To dzień dobry po raz kolejny. Witamy, witam. No, także teraz udowadniamy sprawy, za nami panorama Manhattanu. No, zupełnie, zupełnie niedaleko. No, dzisiaj jest taki może nie szczególny dzień, bo Memorial Day jest w poniedziałek, dziś mamy środę. No ale dzisiaj tu była parada, stąd nasza tu obecność, to znaczy no parada się odbyła, tylko myśmy się spóźnili. Parada okrętów, żaglowców, no one popłynęły na Manhattan. Znaczy w ogóle zaczął się już oficjalnie wczoraj notabene tak zwany Fleet Week, czyli tydzień floty. No i myśmy się spóźnili faktycznie, ale okazuje się, że nie tylko my, bo rozmawiając tam z panem pod fortem, powiedział, że za 15:08 już parady nie było. Parada miała trwać od godziny 8 do 12. Jest to głównie parada okrętów wojennych. Paradę miał otwierać USS Nowy Jork. To jest okręt chyba klasy niszczyciel, tak mi się wydaje, nie pamiętam dobrze, ale zbudowany, słynie z tego, że jest zbudowany z metali odzyskanych z World Trade Center, czyli po zamachu na 11 września. Tak, tak, to tak zrobili Amerykanie, na zasadzie wykorzystamy ten metal i teraz wam dowalimy tym samym orężem, którym byście nas tutaj potraktowali. Po prostu, no takie symboliczne i takie zmyślne, powiedziałbym, połączenie tego, czyli żywa historia. No ale cały czas trwa ruch w powietrzu, to widzieliśmy przed chwilą, jak się te samoloty nazywają? Takie? Jeden był Osprey klasy, to taki samolot pionowego startu, ale z silnikami tłokowymi, tak, tak. Dwa silniki, które są jak śmigłowcy, potem się przekręcają. Przechodzi w lot samolotowy, tak, także że ślizgowy. No i cały czas coś tu za nami lata, jakieś no, tutaj, takie jakieś trójki, jakieś pokazy lotnicze takie, no ale no, myślę, że to tak, no z tej perspektywy, no to na pewno gdzieś są takie miejsca, gdzie te samoloty bliżej i niżej przelatują, że się można im przyjrzeć. Dostałem gdzieś ostatnio, że w New Jersey jest jakieś nawet chyba głównie z II wojny światowej samoloty, bo Dzień Pamięci Narodowej, czy Memorial Day, to jest no, Dzień Pamięci wszystkich, którzy polegli w wojnach. Wszystkich wojnach, jakie prowadziłem. Weteranie, tak, czyli jeszcze nie wiem, czy żyją już niedobitki chyba pierwszej wojny światowej może, ale to już będą osoby rzędu... Trzy lata temu byliśmy w Waszyngtonie, no to mieliśmy też okazję oglądać, czyli tak. Sami weterani... I to też byliśmy na Memorial, tak. W asyście żołnierzy czynnej służby, no to tak miło było popatrzeć, no oczywiście weterani na Harley'ach. No to już jest klasyka, zwłaszcza po II wojnie światowej, tak, to... No cały ten ruch się zrodził wtedy motocyklistów. No i też weterani mają swoją flagę, prawda? Bo tam to poleciłeś mi, żeby kupić taką naszywkę, Mario. Tak, notabene mamy tą flagę tutaj za nami. Czy nie ma jej chyba ja w tej chwili. Ja widziałem ją w paru miejscach, że jest podwieszona pod flagę amerykańską. Tak, to jest czarna flaga, tak, jest to czarna flaga. W środku jest kółko i tak jakby dwie takie cienie figur, sylwetki ludzi tak. I dwa skróty. POW, czyli POW, Prisoner of War i MIA, czyli Missing in Action, to jest taka flaga właśnie wyróżniająca, czyli więzień wojenny i zaginiony w akcji. To jest no taki... właśnie, bo tam jeszcze symbolem jest drut kolczasty. Tak, tak, no, no. No bo to jest, no to, więzień to jest więzień, tak, także... Amerykanie bardzo, bardzo to honorują weteranów i to widać na każdym kroku generalnie, także to są... No i weterani są dość silną grupą, są dość dużą grupą, bo Ameryka dużo wojen prowadziła, prowadzi jedno stop praktycznie jakieś tam. Przecież teraz chyba następny lotniskowy gdzieś w Zatoce Perskiej, tak, w okolice Iranu. Nie wiem, bo nie śledzimy ostatnio od paru dni. No, co wojskowe, mamy... to tajne, co wojskowe to tajne. No to akurat operacja była dość, no, ale nie śledzimy ostatnio mediów tutaj, także nie bardzo jesteśmy na czasie. No ale też widzieliśmy tu Marines w mundurach galowych, także no. No będą pokazy musztry w okolicach lotniskowca i Tripid na 42 ulicy. Orkiestry, no cały czas coś się dzieje, no zostaliśmy troszeczkę niejako oszukani przez, bo myśleliśmy, że parada będzie trwała około 4 godzin, a nie zobaczyliśmy nic, poza jakimiś statkami, o tutaj coś się zatrzymało jakiś na lewo od nas, ale nie widzimy nic po prostu takiego specjalnego, także... No ale ten okoliczność jest taka, powiedziałbym, znam miejsce, w którym... kubańska, bo mamy tu palm za nami, także usiedliśmy sobie w takim malowniczym miejscu. No powoli ludzie się to schodzą, ale domek pani Austin jeszcze zamknięty. Jeszcze nie otwarte muzeum tam. No, oficjalnie dzisiaj jest tutaj, no ale jako, no, że pracownicy parku są pracownikami miejskimi, no to tak jakby troszeczkę czasy PRL-u się nam przypominają. Kiedy przyjdą, wtedy będą.
No to dobrze, no to pozdrawiamy. Również. Do zobaczenia. No. I do następnej relacji jakiejś tam.